Ja jestem za karą śmierci, oczywiście popieram karę śmierci. Uważam, że kara powinna być adekwatna do winy. Jeśli ktoś zabił drugiego, to właściwą zapłatą za to jest śmierć. Nie dla, nawet mniej tam do mnie dociera ta argumentacja, którą często się stosuje, że to jest skuteczne, nieskuteczne. Też jest skuteczne, ale jakby najważniejsze jest dla mnie po prostu sprawiedliwość. Także powinna być kara adekwatna do czynu. A siedzenie w więzieniu w nie najgorszych warunkach nie jest adekwatne do spowodowania czyjejś śmierci. Zwłaszcza świadomego spowodowania No czyjejś właśnie, śmierci. myślę, co to znaczy zwłaszcza. No, trudno, że jeżeli na przykład ktoś, nie wiem, w wypadku samochodowym kogoś No, zabił, dlatego mówiłem czy świadomego. też w jakimś afekcie i żeby państwo potem z urzędu na przykład Jeśli po kogoś. pijaku jechał, to uważam, że to też powinna być kara śmierci, bo to no, sam się wprawił w stan, w którym powinien przewidywać skutki swojego postępowania. I o ile ja w ogóle nie jestem za tym, żeby sprawdzać tam kierowców nadmiernie, tak, karać ich za samo tam naruszanie przepisów, to za spowodowanie wypadku uważam, że kara powinna być surowsza, tak. No, jeśli, zwłaszcza jeśli on się świadomie do tego przyczynił, tak, jeśli to było w wyniku rażącego niedbalstwa, lekkomyślności itd.